Kobiety sukcesu, kobiety biznesu. Dziś w roli głównej pani Olga Bończyk. Jeszcze raz się powitajmy. Witamy. Witam Państwa. Aktorka teatralna, filmowa, wokalistka. Zapowiedziałam przed dłuższą chwilą, że będziemy rozmawiały też o innych twoich pasjach. To zacznijmy od tej pierwszej, takiej bardzo jakby też i zawodowej. Kiedy odkryłaś dubbing dla siebie? Dubbing odkryłam bardzo szybko po przyjeździe z Wrocławia do Warszawy, bo przeniosłam się. Kiedy porzuciłaś Wrocław dla Warszawy? Dokładnie w roku, w którym się broniłam, czyli w 95. Wydział wokalny minionego stulecia. To był inny wiek, w minionym wieku. Przeniosłam się tutaj, do Warszawy i praktycznie moją pierwszą pracą, czy pierwszym zderzeniem się z aktorstwem, ale takim bardzo szczególnym i wyjątkowym, był dubbing. I rzeczywiście pamiętam, że w tamtym czasie wielu aktorów traktowało, i pewnie do dzisiaj wielu traktuje, dubbing jako coś gorszego, niszowego, nie do końca poważnie powinno się to traktować. Znowu jakiś stereotyp. Tak. Natomiast ja z całą pewnością mogę powiedzieć, że był to czas, zresztą wiele długich lat, nie wiem, czy 5, 6, i to takich naprawdę bardzo tłustych, bo ja naprawdę pracowałam od świtu do nocy w tym dubbingu, grając wiele ról, często głównych, śpiewając piosenki. Naprawdę, ja po prostu przechodziłam ze studia do studia i grałam na okrągło. Warsztat, który się zdobywa dzięki temu, jest absolutnie nie do przecenienia, bo aktor na scenie, przed kamerą ma siebie, twarz, mimikę, gest, kostium, światło, scenerię, w teatrze oczywiście rekwizyty. A w teatrze ma też i publiczność, publiczność. Ten zwrotny, to się mówi tak ładnie, feedback. Feedback może, od razu dostaje. A w dubbingu jesteśmy my, mikrofon i nasz głos. Mhm. Nie ma nic, nie ma twarzy, nie ma gestu, nie ma rekwizytu, nie ma kostiumu, nie ma światła. A jakiś obrazeczek? No, ja mówię o tym, że z nas brany jest wyłącznie głos. My musimy stworzyć wyłącznie głosem rolę. W teatrze, w filmie mamy do dyspozycji mnóstwo innych elementów. Tak jak wspomniałam, rekwizyty, kostium, światło, scenografia, no wszystko pracuje na rolę. Tu rolę tworzymy wyłącznie głosem. Ja wtedy zrozumiałam siłę swojego głosu, siłę i potęgę możliwości, co można z tym głosem zrobić. Ile emocji, jak charakterystyczności można wyciągnąć. Można być małą dziewczynką, można być starą babcią, można być ropuchą, można być, kurczę, księżniczką, można być matką zasadniczą, można być, bo nikt nie widzi twarzy. Nikt nie zderza tego, czy ten głos pasuje do mnie, czy nie. Ja mogę go tak zniekształcić i mogę tyle z nim zrobić, że to tylko ode mnie zależy, czy ja tej postaci, którą widzę narysowaną, bo najczęściej to są oczywiście kreskówki, czy ta moja postać będzie wiarygodna. Mhm. I tylko mój głos mógł to uczynić. I to jest naprawdę ogromne, ogromne doświadczenie. Uważam, że młodzi aktorzy, którzy kończą szkołę, powinni, albo najlepiej w szkole powinny być w ogóle takie zajęcia z dubbingu, bo to tak nieprawdopodobnie rozwija samoświadomość właśnie głosu, tego, co możemy nim zrobić. Jakie mamy możliwości? Bo bardzo często aktorzy, młodzi, starsi przykrywają niedoskonałości swojego głosu, czy niemożność na przykład wygenerowania jakiejś emocji głosem, różnym gestem, podpierają się rekwizytami, no wszystkim, byleby tylko jakby zatuszować to, że mentalnie głosem sobie nie potrafią tego zagrać. A taka praca z głosem, to można nawet ćwiczyć w domu. Ale jaka szczera dla samego siebie. Tak, ale jaka odwaga. Jak to odziera, naprawdę, no jak to odziera. Bo w studiu jest tak, że głos jest nagrywany i się natychmiast go odsłuchuje, więc od razu słyszymy, czy jest prawda, czy nie. Czy jesteśmy w tym prawdziwi, czy nie. A tutaj, no, tutaj można podnieść rękę, można się złapać, zakryć ręką twarz i już prawdopodobnie ktoś może pomyśleć, ach, pewnie coś przeżywa. A to trzeba wszystko tylko głosem. Mm-hmm. I to jest ogromna lekcja. A twoja ukochana postać, której użyłaś głosu? Miałam bardzo wiele, ale jedna... Musi być jakaś. Oczywiście. To wymienię dwie. Mogę? Tak, dwie mogą być. Pierwsza główna kinowa, którą zagrałam, to była Księżniczka Łabędzi. Mm-hmm. Śpiewana również rola. Przepiękne piosenki. Amerykański chyba z Dreamworks to produkował.
No byłam tą księżniczką łabędzi, więc rzeczywiście przepiękny film, bardzo wzruszający i przepiękne piosenki. No kino, więc ja byłam taka bardzo wzruszona, byłam jeszcze bardzo młodziutka, więc to było dla mnie bardzo wzruszające, że dostałam główną rolę. Ale potem, po kilku latach, dostałam taką rolę, to był chyba serial taki telewizyjny dla dzieci, właściwie dla nastolatków. Serial się nazywał Och Arnold. Serial się nazywał Och Arnold, a ja grałam koleżankę Arnolda z klasy, taką powiedzmy sobie 13-14-letnią dziewczynkę, Helgę, Olga Helga, blisko, która była taką zołzą klasową. Kucyki takie od włosów, takie sterczące w prawo i w lewo. Trochę jak Pippi Langstrom. Taka, ale taka wredota, złośliwa, zakochana w Arnoldzie po uszy, ale jak to bywa z młodzieżą, tu zakochana, ale nie potrafiła się, taka chłopczyca, która się nie potrafiła zgodzić na to, żeby... Chłopczyca, która nie potrafiła wyrazić swojej miłości, tak jak każdy z nas sobie to wyobraża, że można być dziewczęcą, cudowną osobą, tylko była właśnie złośliwa. Proca, kamienie, rzucanie, wrzeszczenie, podstawianie nóg, robienie głupich dowcipów, to była Helga. I uwielbiałam ją, bo ona miała miliard jakichś koszmarnych pomysłów i ciągle brała udział w różnych bójkach, takich podwórkowych, w klasie, ciągle podbite oko, ciągle z chłopakami chodziła na jakieś tam wagary. No po prostu cudowna postać. Uwielbiałam ją grać, bo była takim wymarzonym typem. Bo zawsze wszyscy myślą sobie, dziewczynka musi być taka grzeczna, taka ślicznie ubrana w sukieneczkę z warkoczykami i taka powinna być grzeczna i zawsze powinna się dobrze uczyć. A Helga dokładnie była zaprzeczeniem tego. I też była popularna, na pewno miała mnóstwo wielbicielek i wielbicieli i wszyscy też myśleli, jak ma świetne pomysły, oprócz tego, że to bardzo silna osobowość. I tak? Taka jakby chłopięca osobowość, prawda? Tak, zdecydowanie. Ale wiem, że, bo teraz tak mi się przypomniało, że jedną z takich ról, którą wiem, że w tej chwili praktycznie większość dzieci zna i w ten sposób mnie rozpoznaje, to był taki wieloodcinkowy, zresztą znakomity geograficzny film pod tytułem Mama Mirabel. To była taka słonica rysunkowa, która gdzieś w puszczy chyba amazońskiej miała dużo dzieci do zaopiekowania, oczywiście różnych tam i aligatorek, i jakiś gepard, i jakieś tam inne słoniątko, i jakieś tam różne zwierzaczki, i zebra mała, i ona uczyła ich świata zwierzęcego. Naprawdę znakomicie zrobiony film. No ja byłam tą mamą Mirabel i wiem, że dzieci dzisiaj jak czasem do mnie podchodzą, no bo pani to jest mama Mirabel. No tak, miła jestem, tak. To o dubbingu było, a teraz o tym, że telewidzowie też goszczą cię w swoich domach. Lubisz swoje role serialowe? Lubię swoje serialowe role i oczywiście zawsze chyba w pamięci zostaną te, które są rolami kontrowersyjnymi. Mhm. Bo jej się po prostu przyjemniej gra. Rola pani doktor anestezjolog Edyta Kuszyńska to postać oczywiście z filmu Na dobre i na złe, z serialu Na dobre i na złe. Postać, która chyba jest najbardziej zapamiętana przez widzów. I do dzisiaj zdecydowanie jestem zaczepiana na ulicach jako ta pani doktor Edyta i ciągle ludzie odwołują się do tamtych czasów, troszeczkę tęsknią za tą postacią, pytają się, czy Edyta jeszcze wróci do serialu. Myślę, że to już jest temat i rozdział zamknięty. Bardzo ją lubiłam, bo rzeczywiście Ilona Łebkowska pisała te role z dużym rozmachem, fantastyczne dialogi, ta postać rzeczywiście miała taką... Była taka krwista, jak ja to mówię, taka mięsista i było co grać. I to mi się rzeczywiście bardzo w życiu zawodowym poszczęściło, że trafiłam na tak znakomitą rolę. Teraz mam nadzieję, bo znowu Ilona Łebkowska pisze dla mnie kolejną rolę, tym razem w Barwach Szczęścia. I zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie, więc mam nadzieję, że publiczność również polubi Sylwię, bo tak ma na imię moja postać, która się pojawi w życiu Marka, czyli prywatnie Marcina Perchucia. A
wrócę jeszcze na chwilę do tego przyjazdu do Warszawy. Powiem o porzuceniu mojego ulubionego Wrocławia, kolokwialnie zwanego Wrotkiem, tak, dla Warszawy. To czy pamiętasz, jak przyjechałaś do Warszawy? Powiedziałaś o dubbingu. Czy wtedy zagrałaś jakąś rolę teatralną, która jakoś pozostała ci w pamięci? Chociażby dlatego, że to w innym mieście, że jakby trochę inne środowisko. Pamiętam chyba wszystkie swoje role. Pamiętam chyba wszystkie swoje role, ale ta pierwsza, którą zagrałam w Teatrze Staromiejskim, i to chyba jest takim wspomnieniem wartym tego, żeby o tym powiedzieć. To był rok 96 może. Myślę, że tak, że nie dalej. I pamiętam, że wówczas graliśmy spektakl, przygotowywaliśmy i potem graliśmy dla dzieci spektakl, czy dla młodzieży bardziej. Nazywał się Myszy, koty i niedźwiedzie. A w nim, uwaga, zagrał braciak, Jacques Cezary i ja w trójkę. Wtedy nikt z nas nie był znany. Byliśmy aktorami, którzy poszukiwali swojego miejsca w Warszawie. Poszukiwaliśmy swojego miejsca jakby na tym terytorium znanych, lubianych, szanowanych nazwisk artystów i próbowaliśmy zaszczepić się i pokazać, że my młodzi, ledwo po szkołach aktorskich, też chcemy w tym wszystkim zaistnieć. Też chcemy pokazać, że istniejemy, że przyszliśmy i jesteśmy gotowi zderzyć się z wieloma legendami warszawskich scen. Tak jak mówię, no to był bardzo prosty spektakl. Podjęli dla młodzieży. Wyzwanie, tak, ale ja pamiętam, że wtedy na scenie spotkaliśmy się trzy osoby kompletnie nikomu nieznane. Mhm. Braciak, Jacques i ja. A dzisiaj każdy z tych aktorów, no jakby dość mocno teraz niemodny. W polski teatry, teatralny i filmowy, więc warto w sensie było. Starym, bo to no, wiecie. No, z pewnością, bo od dużo aktorek pory jesteś. Złych też, pokończyło szkołę i chcą grać, a chcą się pokazać, a to, że ktoś chce się pokazać, to wcale nie znaczy, że jest dobry. I to te zamiary takie złe, intencje złe, to wyszło. No to niektórzy już przestali grać, bo to jak komuś nie daje to zadowolenia, radości, a się chce tylko pokazywać, to to za mało, żeby przetrwać. Twoja gwiazda w Alei Gwiazd w Krynicy? Piękna jest. A jesteś z niej dumna? Jestem dumna z każdego wyróżnienia, które jest mi przyznawane, bo to jest tylko dowód na to, że jestem że już wpisuję się tym samym w historię polskiej sztuki. Więc to jest dla mnie wielkie szczęście, bo od piątego roku życia, nie wiem, czy może nawet od czwartego roku życia, marzyłam o tym, żeby zostać artystką. Ja sobie nie przypominam w ogóle takiej chwili przez całe swoje życie, że chciałam być kimś innym, nie wiem, lekarzem, architektem. Może być aktorką, tak. Nie zawodów, ale ja nigdy nie wyobrażałam sobie, że mogłabym być kimś innym. Chciałam zostać aktorką, chciałam zostać wokalistką, chciałam śpiewać, koncertować, stać na scenie, chciałam stać po tej stronie. Bardzo dobrze. I jakby dzielić się swoją wrażliwością z publicznością. Więc jeśli dzisiaj jestem nagradzana, czy wyróżniana, czy wskazywana przez kogokolwiek, jako ta osoba, którą warto wyróżnić i dać na przykład taką gwiazdę, ja jestem szczęśliwa, bo to znaczy, to jest kolejne potwierdzenie na to, że te moje marzenia, nie dość, że się spełniły, to wszystko, co robię w tym kierunku, ma po prostu sens. No to skoro mówimy o spełnianiu marzeń, to ja Cię zapytam tak. Kto motywował Ciebie do tego, żeby uczyć się muzyki, tej gry na fortepianie? I od razu połączę to z następnym pytaniem. A co masz od taty, a co masz od mamy? Zawsze się mówi, że coś ma się od mamy albo coś od taty. I myślę, że na pewno tak jest. Nie ma innej opcji. Mój brat, 4 lata ode mnie starszy, poszedł pierwszy do szkoły muzycznej. Mhm. Więc tak naprawdę pierwsza motywacja to była taka, że skoro Mirek gra na instrumencie, to ja też muszę. A ponieważ w przedszkolu szybko się okazało, że ja też jestem utalentowana muzycznie, no jakby trzeba było coś z tym zrobić. Ja już o tym też wiedziałam. W związku z tym nie pozwoliłam rodzicom na to, by tylko Mirek był w szkole muzycznej, a ja nie.
choć chcieli to zrobić, bo już czuli, że to, jest, to będzie taki wysiłek mieć dwójkę muzyków w domu, że mogą nie podołać. Mhm. Natomiast okazało się, że jednak się zdecydowali, więc trochę biegnąc za tym moim bratem, chciałam być tak, konkurencja. Wiesz, tak, to była konkurencja i nie mogłam być gorsza. No ale wystartować każdy może. Gorzej później biec w peletonie i się nie pogubić. I nie wypaść z tego peletonu. I myślę, że tutaj na tym etapie odegrała moja mama chyba najważniejszą rolę. Mhm. Ponieważ moja mama gdzieś w swojej ogromnej mądrości znalazła na mnie sposób. I na Mirka zresztą też. Robiła coś takiego, kiedy na przykład przychodziłam ze szkoły i się okazywało, że z fortepianu dostawałam jakąś marną ocenę, albo nie daj Boże dwóje, co też się przecież zdarzało, byłam po prostu tylko dzieckiem i bywało, że przychodziłam, miałam jakiś niewyćwiczony utwór i dostawałam za to dwóje, to mama wtedy z uśmiechem na twarzy zamykała pianino, zamykała na kluczyk, bo kiedyś były takie pianino, tak, że można było zamknąć na kluczyk, i mówiła, bardzo się cieszę, córeczko. Bo to, że dostałaś dwóje, znaczy się, że nie chcesz ćwiczyć. Bardzo dobrze. To teraz odrób tylko lekcję. Już nie będziesz grał na pianinie. Od poniedziałku, ja idę teraz do szkoły tutaj, do rejonówki, do 107. I od poniedziałku idziesz do zwykłej rejonówki. Już nie będziesz musiała ćwiczyć, nie będziesz musiała się męczyć. Wolna. Proszę bardzo, odrób tylko lekcję i na podwórko. Już się, na podwórko. Mhm. Więc ja łzy, płacz, że ja chcę grać na pianinie, że ja chcę, ja wszystko wyćwiczę, żeby tylko mama otworzyła to pianino. I mama tylko w ten sposób. Nigdy mnie nie biła, nie robiła mi awantur, że czegoś nie wyćwiczyła. Nie było kary takiej, nie było, że nie poszłaś na podwórko się bawić, nie, albo w ogóle. Wręcz mama mnie wtedy wypychała na podwórko. Mówiła, idź teraz się pobaw, bo o tym rozumiem, że marzysz. Pianino będzie zamknięte, żeby cię nie kusiło. No i w ten sposób robiła no taką... Wywracała wszystko do góry nogami, ja wracałam oczywiście do ćwiczenia, no i siłą rzeczy, chcąc nie chcąc. To mama bardzo motywowała jednak. Mama motywowała, choć no, wiesz, że moi rodzice nie słyszeli, byli osobami niesłyszącymi. Troszkę inny świat. Więc oni byli w tym wszystkim potwornie bezradni, bo oni nie mieli jak skontrolować, bo ja nawet jak mama widziała, że ja ćwiczę, siedzę przy pianinie, siedzę godzinę, dwie, ćwiczę coś, to ona nie była w stanie powiedzieć, dobrze, już wyćwiczyłaś, tak jak na przykład w innych domach, jest chyba dobrze, to już na dzisiaj skończ. Mama mogła wyłącznie liczyć na to, że ja sama będę umiała cenić i sama będę wiedziała, czy ja już coś wyćwiczyłam, czy właśnie. Nie. I odchodząc od fortepianu mówiłam, mamie, wyćwiczyłam, mama mogła tylko mi uwierzyć, szalona, że tak jest. Szalona odpowiedzialność jako dziecka. To jest taka kradzież trochę takiego beztroskiego dzieciństwa. Tego dzieciństwa w ogóle dzieci w szkołach muzycznych nie mają, więc to w ogóle jest temat inny, temat rzeka i właściwie dla mnie już zamknięty w przeszłości. To nie wracajmy. Nie wracajmy. Natomiast rzeczywiście mama w tym wszystkim, w tym totalnym szaleństwie, które niosło ze sobą w ogóle edukacja w szkole muzycznej, ona znalazła jakiś fenomenalny sposób na to, żebyśmy my z moim bratem umieli sami siebie kontrolować i pilnować i naprawdę uczciwie decydować o tym, czy robimy postępy, czy nie. Bo mama tego nie była w stanie ocenić, ani tato. No a tato, tak praktycznie, to czego? Czego wymagał tato, od swoich dzieci? Czego je nauczył? Praktycznie kompletnie jakby nie wchodził w sprawy edukacyjne. Natomiast tato nauczył mnie wszystkiego tego, co powinien umieć facet. Nie dlatego, że on chciał, żebym była synem, bo już miał. Uczył tego i mojego brata, i mnie. A ponieważ ja w ogóle jestem bardzo manualna, ja uwielbiam rzeczy manualne, więc jak na przykład... jakieś majsterkowanie, jakieś malowanie, naprawianie żelazka, bo mój tata ze mną to ćwiczył, przepraszam. Mój starszy brat nie musiał, a ja właściwie musiała. I też tak, przepraszam, powiem, że było. Tak, ja byłam takim chłopcem. Więc nie jest to dla mnie problemem teraz. Gorzej jest pomalować, wytapetować mieszkanie, proszę bardzo. Facet skręcić mebelki, proszę bardzo. Zatka się zlew, proszę bardzo. Nie ma w ogóle problemu. To oczywiście potem w życiu troszeczkę sprawiało mi kłopotów, bo jak na przykład prosiłam, słuchaj, zlew się zatkał. Dobra, wezwę hydraulikę. Ja mówię, po co hydraulika? Przecież to ile? To 5 minut jest zrobione. Nie, no ale to nie wiadomo, jaki klucz. Ja to nie wiadomo, jaki klucz. Wiadomo, jaki klucz. No i wtedy trochę nieświadomie nie pozwalałam mężom moim być mężami, mężczyznami,
I trochę zostałam... Tak jak, trochę jak chłopak, prawda? Tak, trochę zostałam... Mówisz, masz zrobione. Tak, zostałam wyposażona w cechy, które nie tylko są przynależne kobiecie, ale też i mężczyźnie, w związku z tym trochę też zawłaszczyłam sobie ten świat męski dla siebie, no i trochę się w tym wszystkim gdzieś po drodze też pogubiłam, bo za dużo rzeczy po prostu umiem zrobić sama. I to niestety dla kobiety nie jest za dobre. Z naciskiem na słowo sama. Sama. Prawda? Mhm. Zosia Samosia, mój napis na czole. Powiedziałaś o tych jakby dwóch światach, ciszy i świata i o świecie muzyki. Ja dlatego pozwolę sobie przy tym się zatrzymać, bo jesteś też ambasadorką programu Dźwięk Marzeń. Dźwięki Marzeń. Dźwięki Marzeń. Czy to jest tak, że jesteś tylko twarzą kampanii, która pomaga w rehabilitacji i leczeniu dzieciaczków, które mają rodzą się już z wadą, tak, z wadami słuchu? Czy jeszcze jakoś z nimi czasami się spotykasz? Ambasadorowanie? Dźwięki Marzeń trwają już od 10 lat. To jest program, który rzeczywiście został stworzony i wymyślony na potrzeby dzieci, które się urodziły z wadami słuchu, i cały ten program skierowany jest do wszystkich tych dzieci, które nie mają lub też nie miałyby przez pierwsze 5 lat od momentu urodzenia dostępu do wszelkich możliwych takich medyczno-rehabilitacyjnej pomocy, by móc na tym najważniejszym pierwszym etapie zrehabilitować dziecko do najbardziej możliwie dobrego stanu, a nawet wyjście z głuchoty, bo to jest dzisiaj możliwe. Jest już dzisiaj tak medycyna posunięta. Oczywiście. To jest wszystko możliwe. Zdiagnozowanie takiego dziecka, prowadzenie go przez pierwszy ten czas, kiedy wszystkie neurony w mózgu się rozwijają, kiedy to postrzeganie świata jest najważniejsze. To są te chwile, których nie wolno przegapić. To jest ten moment, który Dźwięki Marzeń, ten program próbował przez te ostatnie 10 lat złapać u tych dzieci, które się urodziły niesłyszące, i dawać im szansę na to, żeby wyjść z tego świata głuchoty. No i dzisiaj program się naprawdę może pochwalić ogromną rzeszą dzieci, które urodziły się niesłyszące, a dzisiaj po prostu są w szkołach podstawowych. Ale się są w szkołach muzycznych też. Nawet w szkołach muzycznych. Przecież festiwal, tak, który jest organizowany, prawda? W Kajetanach, tak. Rzeczywiście jest dowodem na to, że to jest możliwe, że naprawianie słuchu nie jest rzeczą niemożliwą. Mhm. To jest piękne. Olga Bończyk była gościem w Polskim Radiu 24 w audycji z cyklu Kobiety Sukcesu, Kobiety Biznesu. Maja Kluczyńska, dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Kobiety Sukcesu w Polskim Radiu 24. Polskie Radio 24. Jest podatny na infekcję i zaraża wtedy swoją siostrę. Także widzicie Państwo, bardzo ciekawe są to rzeczy. Można bez końca słuchać, wiecie Państwo, jak ludzie się realizują, ale czy ty się realizujesz, bo Jahwe ma plan względem każdego człowieka. Każdy człowiek jest pewną osobowością, jest na 100%, jest jakąś wielkością. Jeżeli nie odkryjesz w sobie talentów, no to może być potem za późno. Proszę Państwa, w ogóle to artystą rodzi się człowiek, rodzi się po prostu, a jak się nie rodzi, to, prawda, lepiej żeby się urodził. No, także gdy nadaje nasze radio Talk FM, Euro Concita, Barbie, Baby, Langstrom Extra, Talk FM, Euro Concita, Barbie, Baby, Langstrom Extra, i proszę być z nami, proszę być z nami.